Znajdujemy się w Tuchowie, w sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej, najstarszym sanktuarium diecezji. Znajdujemy się również u progu, na początku Wielkiego Tygodnia, który rozpoczyna Niedziela Palmowa, a więc dobra okazja, aby w tym roku, szczególnym, bo nadzwyczajnym roku jubileuszu Miłosierdzia, przedstawić, wyemitować, jakoś przybliżyć tajemnicę męki Chrystusa, Jego śmierci i odpowiedzialności każdego z nas za to wielkie wydarzenie, które dokonało się raz w Jerozolimie w Wielki Piątek. Dzień dobry, Adam Drogoś, burmistrz Tuchowa. Miasto z Kasztorem łączy przede wszystkim historia i organizowanie wspólnych uroczystości. Zarówno kościelny, czyli Wielki Odpust Tuchowski trwający ponad tydzień, różne inne jeszcze orkiestry dętej czy chóru mieszanego. Wydaje mi się, że bez kultury człowiek traci swoją tożsamość, swój humanizm i podejście do drugiego człowieka. Ale oprócz tego w kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w klasztorze, czyli Małej Bazylice, odbywają się różne uroczystości, które są transmitowane przez telewizję Trwam na teren całej Polski. Zakliczni Tuchów to są dwa bardzo ważne miejsca na mapie regionu tarnowskiego. Dawid Chrobak, burmistrz miasta i gminy Zakliczyn. Tym razem realizujemy wspólnie projekt związany z misterium pasyjnym Drzewo Krzyża. Zapraszamy na godzinę 21.30 do Bazyliki Mniejszej w Tuchowie. Ojciec Bogusław Augustowski, proboszcz i kustosz Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich na misterium pasyjne, które odbędzie się najbliższą niedzielę palmową o godzinie 21.30 na dziedzińcu sanktuaryjnym w Tuchowie.